pogłębiające się uzależnienie nastolatka i jego relacje z bliskimi to główny temat przedstawienia, które w czwartek zostało wystawione w Kościerzynie. Spektakl obejrzało już 25 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Zaprosiliśmy szkoły ponadgimnazjalne, gdzie niestety często zdarzają się sytuacje, które tak na dobrą sprawę mogą doprowadzić do dramatów rodzinnych. Mam nadzieję, że młodzież z tego spektaklu wyniesie dużo pozytywnych wniosków. Spektakl zakończy się dialogiem młodzieży z przedstawicielami sanepidu, policji i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Będzie można zadawać pytania, będzie można dyskutować na temat, jak uniknąć tych zagrożeń, jak rozmawiać w domu, bo tak na dobrą sprawę początki problemów zawsze zaczynają się w rodzinie. Role główne zagrali Marzanna Graf i Aleksander Mikołajczak. Małżeństwo na scenie i prywatnie. W spektaklu Działka grają rodziców, którzy muszą zmierzyć się z trudną prawdą. Ich syn bierze narkotyki, chociaż wydawać by się mogło, że ma wszystko, a w porządnym domu takie rzeczy się nie zdarzają. Niestety są przypadki używania dopalaczy i tu przede wszystkim musimy młodzież pokazać, jaka jest to szkodliwość, jak należy się zachować. Również ta profilaktyka skierowana jest do rodziców, żeby rodzice też wiedzieli, jak podejść do dziecka, który zażywa już narkotyki czy używa dopalacze, przy czym dopalacze są jeszcze bardziej szkodliwe, dlatego że nie wiadomo, jak leczyć, jak diagnozować chorych. Mamy przypadki w Kościerzynie z używania dopalaczy, jest to bardzo trudny problem. Zażywanie dopalaczy to prawdziwa rosyjska ruletka. Nigdy nie ma pewności, co się w nich znajduje. Najgroźniejsze są te zawierające śmiertelne alkaloidy, takie same jak w trujących muchomorach. Taka przygoda może skończyć się zawałem serca, udarem mózgu, niewydolnością nerek i wątroby. Zatrucia dopalaczami są bardzo trudne do leczenia, a sam problem ciężko wyeliminować. Są przypadki, które są bardzo trudne do zdiagnozowania i przede wszystkim prowadzenia dochodzenia, skąd się wzięły, skąd zakupiono. Także pokazanie i propagowanie, jakie zagrożenie tego niebezpieczeństwa również przez sztukę, myślę, że jest to dobry sposób na tą działalność. Wszystkich, którzy chcą uzyskać informacje o dopalaczach, czym są, jak rozpoznać, że ktoś je zażywa i jak mu pomóc, zachęcamy do odwiedzenia strony dopalaczeinfo.pl.